Także witam na ostatnim spotkaniu przy księgach Kronik Ezdrasza Nehemiasza. Dzisiaj krótkie dokończenie drugiej księgi Kronik, bo nie chciałem się za bardzo spieszyć podczas ostatniego spotkania. Akurat, a spieszyć się przy Jozjaszu, no to grzech niewybaczalny. To jest zbyt duża i ważna postać w ogóle w całej narracji ksiąg Kronik, żeby w 5 minut to omówić, to no mówię, postanowiłem, żeby to zrobić jednak dzisiaj, więc na pierwszej lekcji bym chciał właśnie dokończyć księgę drugą Kronik. Maleńki jeszcze cofnięcie do Ezechiasza, ale to w kontekście też Jozjasza, bo to są te dwie postaci w końcowej fazie dziejów Królestwa Judy. Najbardziej znaczące, najbardziej istotne, ważne. No i one są ważne zarówno w księgach królewskich, są potraktowane poważnie, jako tak szeroko, głęboko i z pewnymi akcentami, podobnie w księgach Kronik, i to wcale nie dziwi. Ale pozwólcie, że się pomodlę. Dziękujemy Boże za ten dzisiejszy dzień, który dałeś nam i pozwoliłeś dzisiaj dotrzeć w to miejsce, by znowu Twoje słowo rozważać, wnikać w jego treść. Proszę o Twoją obecność, Twoje oświecenie, abyśmy mogli w Twoim Słowie Boże zobaczyć Ciebie, Twój zamysł, Twoją wolę i wskazówki do naszego codziennego życia, które są nam potrzebne jak chleb, woda i powietrze. No pomóż, aby ten czas dzisiaj był dla nas owocny, konstruktywny, byśmy wyszli stąd ubogaceni. Proszę o Twoje prowadzenie dla mnie, później dla Janusza, by to wszystko wyszło Tobie, Boże, na chwałę. W imieniu Pana Jezusa przyjmij ten hołd, cześć i uwielbienie. Amen. Żeby wrócić do Jozjasza, no, chciałem pokazać, jak to wygląda w strukturze tego fragmentu drugiej Księgi Kronik, tego fragmentu, który następuje po śmierci Salomona i od Roboama aż do klęski Królestwa Judy. Taki historia od Ezechiasza do Jozjasza to jest taki drugi akcent w całości, który no, chciał natchniony autor nam coś pokazać. Nawet pomijam, że pokazuje bardzo dużo rzeczy, kiedy wchodzimy już w detal, w treść poszczególnych fragmentów, ale sama kompozycja też coś pokazuje. Bo z jednej strony u góry mamy duży fragment Jozafat i następstwo Jozafata. Jozafat skądinąd pokazany jako dobry król i mnóstwo wspaniałych rzeczy dzieje się w historii Jozafata. Z tym 20 rozdziałem, kiedy jest ta cudowne ich ocalenie. Oni tam wyszli sobie na wojnę z kapłanami, śpiewakami na czele. Nie? Taka strategia dziwna. Pamiętacie tę historię? Nie? Więc w historii Jozjasza są naprawdę piękne momenty porównywalne do Ezechiasza i Jozjasza. One są porównywalne. To jest ta kategoria tego króla. Tych trzech, myślę, jest tak najbardziej pokazanych w Księdze Kronik tak szeroko, tak kompleksowo. Ale zawsze jest jakaś nutka fałszywa. Nutka obca. Nutka, która powoduje, że no coś mu się tam delikatnie noga powinęła, a konsekwencje z tego wynikające na najdalsze pokolenie. I w przypadku Jozafata to mówiłem, że no on się tylko spowinowacił z rodem Achaba. No taka sobie, taki drobiażdżek, nie? Taka mało istotna kwestia. I okazuje się, że to spowodowało całą lawinę następstw przez wiele następnych pokoleń. I tu już mamy tą historię u góry, że wiele następnych pokoleń to są konsekwencje tego, że on no, spowinowaczył się z rodem Achaba. Zgubne konsekwencje na wiele pokoleń. W przypadku Ezechiasza i Jozjasza tak w zasadzie nie widać takich momentów, takiego lekkiego potknięcia. Mówię w zasadzie, bo zaraz pokażę, że jednak coś jest także. Ale akcent z kolei w tej dolnej części między Ezechiaszem a Jozjaszem jest z kolei na Manassesa i Amona. Czyli myślę, że jest to jakaś myśl, że nawet jak jest dobry król,
to jego osiągnięcia mają krótkie nogi, bo za chwilę przychodzi po nim syn i rozwala totalnie wszystko, co tata osiągnął. Taka myśl też się pojawia w Księdze Przysłów, jeśli pamiętamy, no, że nawet marnościami, no, ktoś się natrudzi, przyjdzie po nim drugi i po prostu bezlitośnie rozwala. No i historia Ezechiasza, Manasesa i Amona, no, pokazuje to. W przypadku Manasesa jeszcze zauważyliśmy, no, też niezwykłą rzecz, niezwykłą, nazywam to cudowną Bożą łaskę, tak jak tytuł jednej z naszej pieśni, którą śpiewamy, i myślę, że jest jakimś, no, jakimś głębokim przesłaniem. Ta pieśń ma w sobie moc treści. I to jest ilustracja, jak Bóg z takiego człowieka, że my po ludzką myślą, myślę, żebyśmy na nim suchej nitki nie zostawili, ani nie spróbowali okazać mu łaski, bo nie jest tego godny. A Bóg go gdzieś tam z więzów Babilonu sprowadza i jeszcze mógł kontynuować królowanie. Niezwykła rzecz. Bo upokorzył się. Bo się upokorzył. Natomiast tego upokorzenia już u Amona nie ma i poszedł na całość drogą swojego ojca bez upokorzenia się. Także była tragedia. No ale po nim znowu powstał Jozjasz. No i właśnie nad Jozjaszem i krótko jeszcze nad Ezechiaszem, żeby pokazać ten, bo tak, no, ciekawa jest ta narracja dotycząca Ezechiasza i Jozjasza. I jeśli chodzi o Ezechiasza, ja tylko przypomnę, jak wygląda, to jak ja zobaczyłem kompozycję tego fragmentu. Więc jest jakaś całość, ale z tej całości ten fragment tutaj, widzicie go? To tak to widać, to dobrze. Nie? On tak mi się troszeczkę wymyka z tej całej narracji, tak jakby gdzieś nie pasował w tym miejscu. Nie? I dopiero on mi spasował, jak zestawiłem to z Jozjaszem. To za chwilę będę chciał pokazać. Natomiast, no, tu jest ogólnie wstęp. 20 lat dobrego królowania, podsumowanie. No, wszystko jest super. Niesamowite rzeczy w środku. To jest orędzie do kapłanów, żeby się oczyścili. Jest kult Jahwe w świątyni, ofiary, śpiewają lewici. Wszystko tak, jak zarządził Natan, Gad, Dawid. Nie? To funkcjonuje. I pamiętamy, że słuchają tego ludzie, repatrianci po niewoli babilońskiej, którzy przeżyli już kilkadziesiąt lat od tej niewoli, mają rozmaite problemy. No i tutaj taka wspaniała historia. Uroczysta Pascha. Za chwilę, jak wejdziemy w Księgi Ezdrasza, Nehemiasza, to te Paschy tam znowu będą. Nie? Także to też jest pewnego rodzaju pokazanie czegoś, pewnego wzorca, do którego powinni się oni odnieść. Nie? Tutaj przywraca Ezechiasz zmiany kapłanów i lewitów. I to znowu jest wskazówka dla tych pokoleń po niewoli, że to sam mają zrobić. To jest ich kierunek. W tym kierunku mają iść. I zrobili to faktycznie, bo ja wspominam, i dla mnie to jest niesamowita rzecz, że w czasach Jezusa Zachariasz zmiany kapłańskiej Abiasza kontynuuje swoją służbę. Czyli to się kręci tyle set lat. To jest dla mnie po prostu coś niesamowite. I mówię, czapki z głów, panowie i pani. Tutaj najazd Sancheryba, to jest taki drugi akcent i też wspaniałe, cudowne wyzwolenie. No, natomiast ten fragment od 24 do 30 to tylko kilka wersetów. To takie same, gdyby ostatnie lata, takie podsumowanie, parę rzeczy wrzuconych, tak jakby wydawać by się mogło. Nie? Ale one, wydaje mi się, pełnią dosyć istotny element w tym przesłaniu, bo chcą pokazać, że chociaż ten Ezechiasz to był taki dobry król, no to jednak z tymi Babilończykami, no, troszeczkę, no, poszedł trochę nie w tym kierunku, co powinien. Chociaż ta narracja nie jest tak jednoznacznie skomentowana o tym, że on pokazał bogactwo. Nie, nie jest jednoznacznie zinterpretowane, że to jest coś złego. Nie? Tam jest po prostu pokazany pewien fakt, że to miało miejsce. Nie? Ale my skądinąd znamy już proroctwa, znamy wiele innych rzeczy, to czujemy podtekst, że za chwilę to, co ty tak się chwalisz przed tymi Babilończykami, za chwilę to będzie ich. Za chwilę to będzie ich. No i rzeczywiście tak się stało. Czyli jest też, mimo w takiej wspaniałej postawie króla, taki akcent, taki troszeczkę, który jest taki asynchroniczny troszeczkę w stosunku do całości, bym powiedział. W Księgach Królewskich to jeszcze bardziej widać. Księgi Królewskie są bardziej szczegółowe, tylko przypomnę,
Ja tu kontrastowałem, jak mówiłem o Księgach Króliki, też o tych dwóch postaciach. One też tam one są zestawione tak paralelnie. Dwie postawy, jeśli chodzi o Ezechiasza, to Ezechiasz, jak się dowiedział, że Bóg dał mu jeszcze 15 lat życia i że dopiero po jego śmierci coś się będzie złego dziać, a to dla niego to już było lata. Już sobie, po prostu jego historia się kończy. Do tego momentu to jest to, co właśnie wszystko, a później nie ma nic. Jozjasz z kolei, gdy się dowiedział, że po jego śmierci coś się ma wydarzyć, to dopiero zaczął działać. Nie to, że to jego nie dotyczy, ale on miał w sercu, przejął się tym, żeby działać na rzecz odnowienia ludu, tak ogólnie mówiąc. Więc dwie różne postawy dla mnie, jeśli chodzi o Ezechiasza i Jozjasza, chociaż obaj królowie są pozytywnie naświetleni. Dobrze, to tylko przypomnij, zaraz zobaczymy, jak to u Jozjasza, ten taki czerwony dolny fragment, bo tam też coś takiego jest. Też coś takiego jest i w jakimś sensie jest to paralelą. I to jest 34 rozdział, już to rzucam na... Jeśli ktoś ma te poprzednie materiały, to tam to jeszcze jest. Pod 14 jest Jozjasz. Nawet jeszcze, jak ktoś zapomniał zabrać, to chyba parę egzemplarzy zostało. Tu za chwilę wejdziemy szczegółowiej też w tą historię, bo o niej żeśmy nie mówili ostatnio wcale, ale też gdybyśmy przyjrzeli się tej konstrukcji całości. Dość podobna jest kompozycja tego tekstu. Jakiś wstęp wprowadzający dobre panowanie króla Jozjasza z dygresją, że kroczył on drogami Dawida. A na końcu jest takie podsumowanie. Więc to jest taka klamra, która zamyka te dzieje Jozjasza. I w środku są dwa ważne wydarzenia. U góry mamy, że zaczął jako 8-letni chłopiec Jozjasz, czyli takie jeszcze malutkie dziecko, nie? No, miało trochę czasu, więc jak już zaczął działać w królestwie, no to zaczął tępić bałwochwalstwo i zobaczymy, że także sięgał w tym tępieniu bałwochwalstwa na tereny północne, sięgał wyżej niż tylko na swoim terytorium. I niejako skutkiem niby ubocznym jego gorliwości o wtępieniu bałwochwalstwa było też odnowienie świątyni. Bo postanowił, żeby świątynię odnowić. To miejsce, gdzie się oddaje cześć Bogu Najwyższemu, no to musi być odnowione, nie może być taką ruiną. Nie? Więc to było jego postanowienie też, żeby odnowić tą świątynię. I podczas prac nad tą świątynią odnaleziono księgi prawa. Jozjasz posłuchał księgi prawa. Zareagował rozdarciem szat. Bo zrozumiał wagę grzechu Judy. I modlił się w tej pokorze, modlił się o radę. Co on ma teraz zrobić? Nie? Tutaj rzecz jest ciekawa, że on był gorliwy dla Boga, nie znając tej księgi prawa. Więc jako Izraelita, wychowywany w tradycji ustnej, bo to były czasy, kiedy rzeczywiście Boże prawa, mierniki z pokolenia na pokolenie przekazywano. Więc jakąś część tego otrzymał i to, myślę, było dla niego też bodźcem do tej gorliwości wtępienia bałwochwalstwa. Ale jak otrzymał księgę z pełnym przesłaniem, no to się załamał wręcz, bym powiedział, bo to rozdarcie szat to jest rzeczywiście obraz takiej pokuty, pokory, przejęcia się tym, co tam usłyszał, no i prosi o radę. No i jest odpowiedź, tu jest prorokini Hulda, która przekazuje orędzie od Boga. A Jahwe wysłuchał Jozjasza, bo się upokorzył. Nie? Tutaj znowu Manases został wysłuchany, bo się upokorzył.
I ta pokora rysuje się, myślę, w księgach tutaj jako niesamowicie ważny przymiot sługi Bożego. Powiem szerzej. Nie? To nie jest przymiot Izraelity, nie jest przymiot chrześcijanina, przymiot Bożego sługi. I niedawno miałem też kazanie na temat brzemienia, które trzeba włożyć, które Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, weźcie jarzmo, brzemię, moje jest lekkie i tak dalej. I zacząłem się zadać, co to jest. No i wiecie, co to jest brzemię? Bo mówi, weźcie moje brzemię, uczcie się ode mnie. To jest czasownik, weźcie jarzmo i uczcie się, to jest drugi czasownik. Weźcie jarzmo, to jest obraz, przenośnia, metafora, a uczcie się, no to jest konkret. Ale czego się uczyć? Akurat nie wymienia tam szerokiego wachlarza zagadnień, ale że jestem uniżony, łagodny. Łagodny i uniżony w sercu. Łagodny i uniżony w sercu. Więc jak czytam później takie rzeczy w Księgach Kronik, to mnie wcale nie dziwi. Jahwe wysłuchał, bo się upokorzył. Nie? Jaka cecha jest dla Boga miła, nie? U jego sług. Ale orędzie dostał, no i zareagował. Jak gorliwy był już wcześniej, to teraz ta gorliwość została zwielokrotniona w jego działaniach. Całym sercem, całą duszą, w czym zamienią słowa przymierza zapisane w księdze? Całym sercem, całą duszą, w czym zamienią słowa księgi? Myślę, że to tak wyakcentowałem to w tej podglądzie kompozycji, jako ważny element tego fragmentu. No i ciąg dalszy, tępienia bałwochwalstwa, to zamyka się ta klamerka u góry. Nie? I przez całe życie, jego życie, nie odstąpili od Boga swych ojców Jahwe. No to już sformułowanie przez jego życie już nam daje pewną furtkę, co się działo później. Drugi epizod z księgi Jozjasza, no to Pascha. Znowu Pascha. Pamiętacie, tam była Pascha drugiego miesiąca, bo w pierwszym nie byli gotowi. Była Pascha drugiego miesiąca. Tu już jest 14 Nisan, czyli pierwszego miesiąca. I znowu przygotowanie ofiar, no i samo ofiarowanie. Myślę, że Pascha w narracjach Księga Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, czy mogę nawet szerzej, ona pełni dwojakie funkcje, bo myślę, że z jednej strony patrzymy na pewną sferę sakrum i profanum w naszym życiu. Jest sfera niby sakrum, która dotyczy oddawania czci Bogu i no to jest jakaś liturgia, to jest jakiś obrządek, tak się to mówi. No jest profanum, czyli moja sfera codziennego życia, to jak ja żyję, jak funkcjonuję poza tą sferą świętą. Sfera, nie? I te różne rzeczy, które są tutaj mówione, to jest święto namiotów, kto kurczek będzie obchodzony, święto Paschy, no tak jakby sfera profanum, sakrum, przepraszam. A jest też to wtępienie bałwochwalstwa, zachęta do pokory, uniżoności i wielu innych rzeczy w codziennym życiu, no, które pokazuje, że ta sfera profanum. Ale chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nie dzieli tego na dwie sfery, bo sfera sakrum i profanum zawiera się w jednym katalogu praw, które są zawarte, które dotyczą oddawania czci Bogu i są takie, jak funkcjonować na co dzień. To się mieści w jednym katalogu i myślę, że nawet rozdzielanie tych sfer no to nie do końca jest poprawne, bo człowiek ma być zintegrowany, to znaczy tak jak jest sakrum, tak i profanum, nie? Czyli taki jak jest w relacjach z Boga, to jak się modli, jak uczestniczy w takim czy innym kulcie, tak to się uzewnętrznia w życiu. Tutaj też w czym zamienią słowa tego przymierza. Czyli z jednej strony wznowienie tego kultu po niewoli babilońskiej miało dla nich ogromne znaczenie. Przez to tutaj takie są odwołania i moglibyśmy na to patrzeć tylko w kategorii takiego sakrum, które ma być kontynuowane. Ale trzeba pamiętać o tym jakimś drugim wymiarze. Bo ja, jeśli czytam o Pasrze kiedykolwiek w Starym Testamencie, no to mam w tyle głowy Chrystusa ukrzyżowanego. Bo co to jest Pascha, nie? Jaką funkcję pełni. I myślę, że to jest poprawne czytanie księgi
Księgi Starego Testamentu, żeby w tym widzieć. I jeśli tu jest coś w akcencie, jest Pascha, to oprócz tego, że samo święto w sobie dla, z punktu widzenia prawa mojżeszowego pełni ważną funkcję, no to myślę, że dla chrześcijan czytających te słowa ma to jeszcze dodatkowy taki chrystologiczny, chrześcijański, istotny wymiar. A zatem tępienie bałwochwalstwa i obchodzenie prawidłowo święta Paschy w Jerozolimie to są dwie rzeczy wyakcentowane w biografii Jozjasza. No i znowu coś, co się wymyka z tej biografii, bo to na czerwono, co mam tutaj na dole. No wybrał się na bezsensowną wojenkę. On miał lat chyba niespełna 40, jeśli dobrze pamiętam. Albo w okolicach. Czyli to był jeszcze człowiek do w sile wieku. To jest wybrał się na wojnę. Faraon w zupełnie innym kierunku szedł. Miał inny cel swojej batalii. I mówi: Jozjaszu, nie wchodź mi w drogę, ja nie z tobą chcę walczyć. I Jozjasz nie posłuchał, a przez Faraona mówił Bóg do niego. Nie? Chodzi o to, że mówimy, postać Jozjasza dla mnie jest jedną z najwspanialszych w historiach królów judzkich i izraelskich. A tu jest taki szmer jakiś, nie? Ta historia. Ona znowu przez narratora nie jest powiedziane. Jozjasz robił źle, bo się wybrał na tą wojnę. Nie? Ale ta narracja jest tak podana, no, że czuć, że po co on się tam ładował? No wszystko tak było fajnie, tak pięknie zorganizował państwo. 40 lat ma dopiero. To on drugi albo i trzecie tyle mógł jeszcze działać. No tyle wspaniałych rzeczy zrobić. A tu Bach wdaje się w bezsensowną wojnę i ginie. Nie? I to tak koresponduje z tym takim właśnie też takim no, dziwnym fragmentem w historii Ezechiasza, że chociaż są to królowie, dobrzy królowie, ich rządy były wspaniałe, to jednak jest jakiś taki delikatny szmer, to nazywam, który gdzieś tam no, pokazuje jednak, że mają też coś za uszami. Ale jak to czytasz, że to jest jakaś historia ambicjonalna z jego strony? Czy... Proszę? To przecież ten jego wyjazd, jakąś ambicjonalność, jak jest jakaś duma, że Boga testuje, czy go pomoże w tym... No, można właściwie snuć dużo. Nie mam jakiegoś gotowego pomysłu na to, powiem. W każdym razie na pewno jest to pewien worek, jakaś zajawka czegoś, tematu, który pokazuje jednak słabości jego natury, jego osoby, która nie jest wprost pokazana w tych wcześniejszych. Bo wcześniej to właściwie nie widać słabego punktu tego człowieka. Tak, no, idealnie jest kształtowany. Jaka decyzja, co robi, no to jest super. A to nagle, tak no, powiem, głupia decyzja. No dlaczego? Nie, z czegoś mu zabrakło. I tu można się zastanawiać, czego i myślę, że samo zastanowienie się nawet bez domykania, nie, że na pewno to było to czy to, nie, ale musiało być coś i myślę, że same te rozważania mogą być dla nas bardzo, bardzo konstruktywne. Dobrze, przejdźmy do szczegółów, bo tu myślę, że są fragmenty, które warto zacytować. W ogóle fragment historii Jozjasza to jest mnóstwo bardzo pięknych tekstów. Znowu powiem, jedne z piękniejszych w całej Biblii. Nie? Jeżeli ktoś nie czyta Ksiąg Kronik, to może się pozbawić. Naprawdę takiego działania Słowa Bożego na siebie samego, że szkoda, że nie warto. Że nawet jeśli Księga Kronik bywa momentami no, gdzieś trudna w czytaniu, bo wyliczanki różnych rzeczy, 9 rozdziałów rodowodów. Nie, to tak się wydaje takie nużące, męczące, ale jak będziemy wytrwali, no to jestem przekonany, że zostaniemy ubogaceni wspaniałymi treściami. Początek panowania Jozjasza, no to zaczął szukać. Trzeci werset, to mówi, zaczął szukać Boga swego ojca Dawida. No i rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wyżyn i tak dalej, obrazów rzeźbionych. I zaczął. Nie? Później, to co już wspominaliśmy, jest to odnowienie świątyni od 8 wersetu. I w 12 wersecie jest taka wskazówka na temat ludzi, którzy byli zatrudnieni przy tym oczyszczaniu świątyni. Ludzie ci wykonywali swą pracę z niezachwianą wiernością. Nie dziwi fakt, że u mnie to jest na czerwono. Mam to rzucone, jeśli chcecie zerknąć.
Ludzie ci wykonywali swą pracę z niezachwianą wiernością. Tekst o drodze, bo myślę, że każdy z nas powinien mieć taką dewizę. Jestem człowiekiem, który wykonuje swą pracę z niezachwianą wiernością. W Nowym Testamencie idea ta jest rozwijana. Nie? Kto rękę do pługa przyłoży, to się nie ogląda wstecz. Nie? I mnóstwo innych zasad, które dotykają wierności. Zostaliśmy postawieni na pewnym odcinku, obdarowani przez Boga do określonego dzieła. Jesteśmy wierni na tym odcinku, bo to nie jest taka zwykła praca. Nie? Oni pracowali nad odnowieniem świątyni. To była ich działka w tym świętym dziele. Także myślę, że to są ci bezimienni ludzie, którzy uczą nas, żeby wykonywać swoją pracę z niezachwianą wiernością. Dalej odnalezienie księgi prawa. Księga odczytana wobec króla. I teraz reakcja na Jozjasza. Od 19 wersetu. Kiedy król usłyszał słowa prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Mikiei, sekretarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie radzić się Jahwe co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielki gniew Jahwe zapłonął nad nami z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów Jahwe, aby spełniać wszystko, co jest napisane w tej księdze. Jakie lekcje byście mogli wyciągnąć z tej postawy Jozjasza? Trochę żartobliwie, ale powiedziałbym, że umieć ze zrozumieniem. No, to jest bardzo dobry kierunek moim zdaniem. To sięga sedno, nie? A co znaczyło w jego przypadku czytać ze zrozumieniem? No, dwie sprawy, no bo mówiliśmy już o tym rozdarciu szaty. Co nam to oznacza, że rozdarł szaty? Czyli był taki lekko duch, że nie cenił pracy szwaczek, a wtedy szata to była, wiadomo, cenna rzecz, nie? Więc taki był, no, ludzie się natrudzili, dali mu drogą szatę, bo na pewno to była droga szata, co on chodzi, a on ją bierze i rozdziera, nie? No to jest jakiś poważny człowiek, tak? Oczywiście mówię pół żartem i nie trzeba tego komentować, bo za tym jest właśnie przesłanie tej pokory, uniżoności. Słowo Boże no, spowodowało, że... jakiegoś przerażenia po prostu, no. Z dysonansem pomiędzy tym, co wie, że jest na jego oczach, a tym, co zauważył, że być powinno. Jaki był projekt. Dobrze. I drugi obszar tego, co on zrobił. Przeczytał, wie, że jest źle, i co dalej? No, róbmy coś. Ale jak róbmy? No niech nam da Bóg wskazówki. Niech nam podpowie. Niech nam pomoże. Niech nas natchnie. Módlcie się. Niech będzie jakaś wskazówka. Co mamy robić? I ja myślę, że to się układa w pewną uniwersalną prawdę. Dotyczącą naszego życia. Bo najpierw musisz spotkać się z Bożym Słowem. Jak się spotka z Bożym Słowem, no to zobaczy, że no niedobrze jest, to niedobrze jest ze mną. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł inaczej myśleć. Nie sądzę, jak się przejrzy w lustrze Słowa Bożego. Ale to nie koniec, nie, że jest niedobrze. Boże, co mam robić? Modlę się, parę na kolana, modlę się. No i efekt jest taki, jak tutaj jest ciąg dalszy, że Bóg nie jest obojętny na ten głos pokornego, skruszonego swojego sługi. W tamtym przypadku no to modlił się sam król, modlili się ci, których on o tą modlitwę prosił. No i jest prorokini, która jest głosem Boga do niego. Ale Bóg Jahwe wysłuchał. To mówi Bóg Jahwe. To jest 23 werset. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie.
To mówi Jahwe. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa, jakie są napisane w tej księdze. Myślę, że to jest piąta Mojżeszowa. Cały ciąg. Błogosławieństwo i przekleństwo. Na tych dwóch górach oni tam stali naprzeciwko siebie i błogosławieństwo i przekleństwo. Tak im musiało grzmieć. No i jemu to brzmiało w uszach, no, że to, co robili, to tylko przekleństwo. Za to, że opuścili i składali ofiarę kadzielną obcym Bogom, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zgaśnie. To jest ciekawe, że ten gniew już nie zgaśnie. Czyli można powiedzieć, że klamka już zapadła. Mówiliśmy o tym przy Manassesie i Amonie. Właściwie zapadła już klamka przy Amonie. Koniec. A wcześniej przy Manassesie też. Bo właściwie przy Manassesie Amon to tylko to potwierdził. I skrucha Manassesa nie pomogła. Postawa Jozjasza nie pomogła. Decyzja stała się nieodwołalna. Jeśli chodzi o kres Królestwa Judy. Ale w przypadku Jozjasza jest no istotna rzecz. 27 werset. Ponieważ ulękło się twoje serce i ukorzyłeś się przed obliczem Boga, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciw temu miejscu i mieszkańcom jego, ponieważ ukorzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i ja wysłucham ciebie, wyrzecznie Jahwe. Oto ja przyłączę cię do twoich przodków i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzam na to miejsce na jego mieszkańców. A oni zanieśli odpowiedź królowi. I to jest ta sytuacja, o której już wspominałem wcześniej, że otrzymał podobną informację Ezechiasz i podobną informację otrzymał Jozjasz. U tamtego historia się kończy, a u tego historia się zaczyna. I myślę, że Jozjasz jest dla nas pod tym względem naprawdę wzorcem. Ale też ten tekst, ja mam na żółto, mówi nam coś o Bogu. W kontekście bym chciał odpowiedzieć, jak Bóg patrzy na modlitwę. Jak patrzy Bóg na modlitwę swojego pokornego sługi. To jest niezwykłe, gdy na to wnikniemy tak głębiej. Bo kim jest człowiek, kim jest Bóg? Bóg jest potężny, transcendentny, poza naszym zasięgiem, wielki i potężny. Człowiek, ziemia we wszechświecie jest pyłkiem, to duże słowo, nie? Ktokolwiek, cokolwiek na tej ziemi, to jest pyłkiem na pyłku. Wielkie nic. I teraz Bóg słucha człowieka i na podstawie tego, co usłyszał tego człowieka i zobaczył w jego sercu, podejmuje zmianę kierunku działania. Ty człowieku, ty i ja, przez taką postawę możemy spowodować u potężnego Stwórcy taką czy inną podobną tej reakcji. Już nie mówię, że to ma być kalka, ale to jest pewna idea w tym zawarta. Dla mnie niesamowicie głęboka i pokazująca wagę modlitwy. Nie? Czym jest modlitwa, ale też modlitwa w pokorze, w uniżoności, bo to jest, idzie w parze w tym momencie. Dla mnie to jest takie rozwalające człowieka od środka, gdy się nad tym tak zastanowić. A jednocześnie naprawdę świetny kierunek, w jakim no, chcę iść po prostu. Nie? Dla mnie, ja kupuję postawę Jozjasza w całej pełni i modlę się do Boga, żebyś mi Bóg dał takie myślenie, taki sposób życia, taki sposób działania. I myślę, że temu celowi służą postaci pisane w Biblii. No i rzeczywiście Jozjasz zaczyna działać intensywnie. Działał intensywnie, a teraz intensyfikował jeszcze bardziej to działanie. Więc działalność edukacyjną rozpoczął. Myślę, że ten akcent jest bardzo ważny, że rozpoczął działalność edukacyjną całego ludu. Ale nie chodziło o edukację jakiejś takiej w powszechnym szkolnictwie, tylko edukację w Bożym prawie, w Bożym słowie. On przeżył orędzie z tej księgi. I chciał, żeby przeżył tą księgę cały lud. Ale żeby mógł ją przeżyć, to musi ją usłyszeć. Bo przeczytać osobiście raczej fizycznie to było niemożliwe. Zrobić tysiące kopii to nie jest dzisiaj
że sobie print wciskam i Milesą kopię, nie? Tam niestety było to zdecydowanie bardziej skomplikowane, więc zebrał mieszkańców Judy, Jerozolimy, od największych do najmniejszych, odczytał wobec nich całą treść Księgi Przymierza znalezionej w świątyni. Następnie król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed obliczem Jahwe, że pójdą za Jahwe i że będą przestrzegali jego poleceń, praw, postanowień całym sercem, całą duszą i w czym zmienią słowa przymierza zapisane w tej księdze. Czy co do zasady, co do idei, która stoi za tym tekstem, cokolwiek się zmieniło współcześnie dla Bożych sług? Myślę, że to jest jeden z wielu tekstów Starego Testamentu, który no, praktycznie niemalże w 100% możemy kupić dla siebie. Całą duszą, całym sercem zamienić słowa przymierza zapisane w tej księdze. Zamienić w czyn. To jest jedno z głównych miejsc akcentowanych w tej narracji, w tej głównej części. Później mieliśmy Paschę. Jako drugi obszar tego panowania Jozjasza była Pascha. Tutaj kapłani są przygotowani, wyznaczeni. I czwarty werset. Rozstawcie się według rodów, podzieleni według waszych zmian, według rozporządzenia Dawida, króla izraelskiego i przepisu jego syna Salomona. To miejsce jest ważne w tej narracji, bo znowu pamiętajmy, że słuchają tego repatrianci poniewoli babilońskiej i mają zrobić dokładnie to samo. Mają zrekonstruować zmianę kapłanów, lewitów i mają według postanowień Dawida to robić. I wiemy, że to zrobili. Faktycznie to zrobili, bo to się kręciło następne kilkaset lat, aż do zburzenia świątyni w 70 roku. Nie? Także to jest... Ale jak mówię, jak rozumiem, bo też było moją obserwację, jak rozumiem, że odbiorcami pierwszymi byli ci repatrianci po niewoli babilońskiej, zwłaszcza nieco później, w czasach Ezrasza i Nehemiasza, no to łatwiej mi zrozumieć, dlaczego ta narracja wybiera takie elementy biografii poszczególnych królów, a innych nie wybiera. Nie? To nie jest zupełnie przypadkiem, to jest absolutnie wycelowane w potrzeby tamtych ludzi, ale jest w tym też ponadczasowy sens, co widzimy nawet z tych jednostkowych cytatów, ale też globalne przesłanie jest dla mnie absolutnie ponadczasowe, uniwersalne, z którego wszyscy możemy czerpać. No właśnie, samo ofiarowanie Paschy, tutaj fragment 13 wersetu dałem na niebiesko. Pamiętamy, że niebieski kolor u mnie to jest o Chrystusie, no bo punktem kulminacyjnym tej Paschy jest upiekli baranka według przepisu. Jak ja widzę czynność pieczenia baranka według przepisu, no to widzę baranka podczas eksodusu, czy przed eksodusem Izraela z Egiptu. Widzę baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Widzę baranka, który zawisł na krzyżu i powiedział, wykonało się. Chodzi o to, że wzmianka w Biblii o czymś takim otwiera taki mesjański pojemny worek. I myślę, że dobrze czytać w takim kontekście, w takim duchu to ofiarowanie Paschy. Nie tylko pod kątem szczegółów, co się tam fizycznie dzieje. Bo to jest pewien proroczy obraz rzeczy duchowych, wielkich, które są dla nas no, fundamentem naszej dzisiejszej tożsamości. To, kim jesteśmy w Chrystusie, to wynika z dzieła Paschy. Krótko mówiąc. I tego, co się wykonało później. Ale znowu, 15 werset, zobaczcie. Śpiewacy, synowie Asafa, znajdowali się na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, Asafa, Hemana i Jedutuna widzącego. W rodowodach są ci śpiewacy, bardzo szczegółowy ich rodowód pokazany, a po niewoli babilońskiej znowu będziemy widzieć tych śpiewaków. I to w rolach czasem nie tylko śpiewaczy, jak się to okazuje. Nie? Ale no, pokazuje, no, że bardzo ważne było to, żeby oni widzieli, że jeśli coś się toczyło dobrze, prawidłowo, zgodnie z prawem, lud cieszył się błogosławieństwem. Więc wy, kochani repatrianci, jeśli chcecie się cieszyć błogosławieństwem, to musicie kupić od Jozjasza, żeby słowa przymierza prawa,
przemienić w czyn. Paskę sprawować tak, kiedy kapłani, lewici wiedzą, każdy co ma robić, co na swoim miejscu. Wtedy jest to aprobata boska, błogosławieństwo Jahwe. Cieszycie się błogosławieństwem i powodzeniem. Więc takie gdzieś przesłanie kryje się dla tych pierwszych odbiorców, a duch tych idei, mówię, obecny także dla nas. No, tutaj też takie ciekawe podsumowanie, że tak Paschy nie obchodzono od czasu proroka Samuela. To bynajmniej nie jest wskazówka, że Paschy nie obchodzono, tylko tak nie obchodzono. Nie? Tak nie obchodzono. A myślę sobie, że ci, którzy słuchają tego w czasach poniewoli bowiańskiej, aha, tak, czyli jak mamy obchodzić? No tak mamy obchodzić. Tak mamy obchodzić, nie? Po prostu, jak rozumiemy pierwszych odbiorców, to na każdym kroku widać jakieś sygnały rzucane do nich, nie? I powiem wam, że dla mnie osobiście czytanie Ksiąg Kronik przez pryzmat zrozumienia pierwszych odbiorców, no to jest inne czytanie. Jak nie mam żadnego założenia, nie wiem po co to jest, jak sobie czytam, żeby przeczytać, no to może być naprawdę droga przez mękę, nie? Ale jak się rozumie ideę, to jestem wyczulony, a tu, a... I wtedy to widać coś więcej. No to powiem wam, przy Księgach Kronik Ezdrasza i Nehemiasza miałem bardzo dużo frajdy, jeśli to słowo tu jest adekwatne w tym momencie. No i śmierć Ozjasza, o czym mówiliśmy, taka dziwna. 22 werset, właśnie to, o czym wspominałem. Ozjasz jednak nie odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Neko pochodzących z ust Bożych. I wystąpił do walki na równinie. Co się stało z tym Jozjaszem? Nie, tak można pomyśleć. Tutaj przeczytał Księgę Prawa, szatę rozdziera, tak wrażliwy na każdy głos Boży. Tutaj go nie rozpoznał. Dlaczego? No właśnie. Myślę, że jest pojemny worek, żeby się nad tym zastanawiać. W każdym razie skutek był dla niego fatalny. Fatalny, bo zginął. No i zakończył się tak piękny okres w historii Izraela. Piękny, który miał się już w zasadzie nie powtórzyć. Dopiero panowanie Mesjasza, to eschatologiczne panowanie Mesjasza, dopiero zrealizuje wszystkie idee dotyczące królestwa dynastii Dawidowej. I jeszcze przed nami końcowy fragment księgi drugiej Kronik. To jest od Joachaza do Jehoniasza i królestwo zaczyna być zależne. Kończy swój samodzielny, niezależny byt. Tu jeszcze w tym fragmencie, on się kończy, ten fragment, początkiem panowania Sedekiasza, a sama kwintesencja panowania Sedekiasza to jest już sam kres. W każdym razie tu jest pierwsza faza klęski narodowej, to jest stracenie takiego niezależnego bytu. Bo chociaż królestwo jeszcze istnieje, ale niestety jest najpierw faraon, Egipt nimi rządzi. To jeden król jest usuwany przez faraona, drugi ustanawiany. Tak jak faraon chce, tak robi. Za chwilę, kiedy Babilon staje na arenie wydarzeń, spycha Egipt na bok, sam przejmuje rolę wiodącą nad tym obszarem, no to robi to samo. Jednego króla uprowadza, drugiego ustanawia. I w tym to jest taka paralela między Egiptem i Babilonem. Nie? Że jest król, którego faraon usuwa, ustawia innego, Nabuchodonozor robi dokładnie to samo, tylko to dotyczy już innej pary tychże królów z dynastii Dawida. W tym fragmencie właściwie to czyni po to złe w oczach Jahwe. To jest, można podsumować, tych królów, które by mieli, to no, tam nie było nic dobrego w zasadzie już w tym, co się działo, więc nawet myślę, że nie ma potrzeby tego cytować. Jeszcze jako nie mam tego końcowego fragmentu, widzę, musiał mi gdzieś umknąć, ale jest tutaj szesnastka. No tutaj mamy czternastkę. Aha. Trzynastkę, ale jeszcze była czternastka.
I tam jest osetek Jaszu? Chyba, się zmieniła wersja twoja. Aha, poczekaj. Jest... Poczekaj to. I chodzi, sam Sedek jeszcze nam został, nie? Poczekaj, tutaj było coś więcej. Aha, tutaj może to będę miał. Chyba tak, Okej. F11. Czyli ostatni Sedekiasz, ostatni król ...21 lat jeszcze rządził. Ostatni, no i oczywiście zły król. Tak jest skomentowany na początku panowania. No i na koniec, 20 werset, to jest niewola babilońska. I końcówka księgi to jest ten łącznik, jak pamiętamy, jak wspominałem, jak są zbudowane księgi Ezdrasza, Nehemiasza. Jednym z argumentów na to, że księgi Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza stanowią jedność, całość, to jest między innymi końcówka księgi drugiej Kronik i początek Ezdrasza. To jest dokładnie ten sam tekst, który urywa się w księdze drugiej Kronik, a jest podjęty na początku księgi Ezdrasza. Nie? To jest no, pokazanie tej jedności, moim zdaniem, tych ksiąg. Ale istota dla nas panowanie Sedekiasza. No bo jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, no to się zbuntował wobec Nabuchodonozora. No i ten bunt miał takie skutki, że Nabuchodonozor zniszczył świątynię i zabrał, bo to już kilka razy zabierał ludzi do Babilonu. Najpierw tych bardziej szlachetnych, bardziej przydatnych, później nieco mniej. Na koniec zabrał tych ostatnich, których warto było zabierać i zostawił tylko całą resztę, która i tak się zbuntowała, poszła do Egiptu. Także był to dla nich okres już no, w zasadzie spustoszenia ziemi judzkiej. No i tutaj w centrum jest pokazane w te wersety od 14 do 16 jako totalne zepsucie. Ale właśnie, w tym totalnym zepsuciu Bóg swej litości wysyłał swoich posłańców. I taki akcent w tym zepsuciu jest, że Bóg mimo tego zepsucia wysyłał posłańców. Ale no niestety, sytuacja była już nie do przebaczenia. I te fragmenty może przeczytam. Od 14 do 16. A może ten końcówka 13 jeszcze, bo to jest, myślę, takie podsumowanie Sedekiasza i całego nieszczęsnego Królestwa Judy, które tak właśnie skończyło przez no, tą postawę. Uczynił on kark swój twardym. Patrzcie, jak to kontrastuje z Jozjaszem, którego mieliśmy przed chwilą, który szaty rozdzielał. Nie? To też jest tak kontrastowanie pokazane. Serce nieustępliwym. A tam jakim sercem mieliśmy do podchodzić do prawa? Pokazana zupełna odwrotność tej postawy. Aby nie nawrócić się do Boga Izraela, Jahwe. Również wszyscy, i uwaga, naczelnicy Judy, kapłani i lud, i również słuchają tego repatrianci. I zobaczymy za chwilę w księgach Ezdrasza i Nehemiasza, jakie orędzie jest dla tych naczelników, kapłanów, lewitów i lud. Każdy ma swoje przesłanie i z tego też może czerpać słowa przestrogi. Więc oni mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich, bezczeszcząc świątynię, którą Jahwe poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców Jahwe bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców. To są takie znowu piękne fragmenty pokazujące, w których Bóg nam pokazuje siebie. Mam to na żółto i uważam, że to są jedne właśnie z piękniejszych tekstów o Bogu, jak się pojawiają w Biblii. Chociaż w tak smutnym kontekście się pojawiają. Albowiem litował nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak, właśnie, to znowu ich reakcja, szydzili z Bożych wysłanników. Lekceważyli ich słowa. Wyśmiewali się z jego proroków. Aż zmógł się gniew Jahwe do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Pięć minut przerwy. Ale dosłownie 5 minut.